Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zakończyliśmy konkursy. Rozlosowaliśmy nagrody w konkursie e-learningowym dla dzieci, gdzie dzieci z całej Polski nadsyłały do nas pracę po przybyciu e-learningu znajdującego się na naszej stronie www.krus.gov.pl. Tam jest mnóstwo wiedzy prewencyjnej, mnóstwo wiedzy o bezpieczeństwie i każdy, kto wypełnił ten wniosek, przeszedł cały ten test i dosłał do nas komplet dokumentów, mógł wziąć udział w konkursie. Teraz roześlemy do wszystkich laureatów konkursu hulajnogi. Zapraszamy na naszą stronę www.krus.gov.pl. Tam będą wyniki. W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uważamy, że nasi najmłodsi mogą być ambasadorami bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, co dzieci pokazują, biorąc udział w licznych konkursach, na przykład w naszym sztandarowym konkursie plastycznym. Co roku wpływają tysiące prac, które pokazują, że dzieci znają, rozumieją zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i na terenie obejścia tego gospodarstwa. Nasze ostatnie konkursy, zwłaszcza konkurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy, także uczy je w bardzo prosty, jasny sposób, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwie, jak zachować się na jego terenie. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję naszym najmłodszym za bardzo liczny udział we wszystkich naszych działaniach, także w ostatnich konkursach e-learningowych. Dziękuję oczywiście rodzicom i wychowawcom, których tutaj rola jest nieopisana, bo wiem, że mobilizują naszych najmłodszych do nauki i pracy. Dziś zakończyliśmy kolejny konkurs nowy. Był to konkurs testowy. Znajdował się on na naszej stronie www.krus.gov.pl. Chodziło o to, aby rolnik w jak najkrótszym czasie odpowiedział jak najlepiej na 20 pytań. Doszło do nas 706 prawidłowo wypełnionych prac. Nagrody. Są to wózki narzędziowe do transportu, tak aby rolnicy nie musieli dźwigać, aby mogli poukładać swoje narzędzia. Chodzi nam o to, aby w gospodarstwach żyło się bezpiecznie, nie dochodziło do wypadku i tak, abyśmy mogli się cieszyć swoim zdrowiem jak najdłużej. Ogólnopolski konkurs testowy Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym, bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich jest nowym działaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przygotowanym przez Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Informatyki i Telekomunikacji. Do tego konkursu wykorzystaliśmy platformę Moodle. Aby wziąć udział w konkursie, należało zarejestrować się na dedykowanej stronie internetowej i odpowiedzieć bezbłędnie na 20 pytań jednokrotnego wyboru. W konkursie mogły wziąć udział osoby pełnoletnie i w momencie rozwiązywania testu podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników. W konkursie uczestniczyło 706 osób, a wszyscy, których nagrodzimy, to jest 100 osób, wypełnili test bezbłędnie w czasie od minuty 44 sekund do 5 minut 28 sekund. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem oddziałów regionalnych KRUS. Chcę podziękować kierownictwu kasy, które inspiruje nas też do tego, abyśmy docierali do rolników poprzez Facebooka, poprzez naszą stronę i to przynosi efekty.